Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z gramatyki języka niemieckiego. Moi drodzy, dzisiaj trzecia część o zaimkach dzierżawczych. Żeby tak w pełni zrozumieć, co to są zaimki dzierżawcze, jak je rozumieć poprawnie, jak je poprawnie używać w zdaniach, kochani, powinniście obejrzeć wszystkie trzy części. Czyli zaczynamy najpierw pierwszą część oglądamy, potem drugą, a potem dopiero tutaj trzecią. Linki do pierwszej części i do drugiej znajdziecie tutaj na dole w opisie. Zaczynamy! Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić zaimki dzierżawcze w znaczeniu swój, swojego, swojej, swojemu i tak dalej. Bo jak się okazuje, zaimki dzierżawcze nie tylko znaczą mój, twój, jej, jego, nasz, wasz, ich, pani, pana lub państwa, ale też często tłumaczymy sobie te zaimki dzierżawcze na język polski, na te słowo właśnie tutaj, co widzicie, na czerwono. Swój, swojego, swojej, swojemu. Bo popatrzcie się. Mamy tutaj zdanie. Ich gebe dir meinen Kuli. Dam ci swój długopis. Ich habe mein Handy verloren. Zgubiłam swoją komórkę, swój telefon komórkowy. Zgubiłam moją komórkę, mój telefon komórkowy. Tutaj w języku polskim czasami możemy, przynajmniej tutaj do osoby iść jako mój, mojego, powiedzieć albo mój długopis, albo swój długopis. Także tutaj różnie w języku polskim to możemy powiedzieć. Szczerze próbowałam znaleźć regułę, jaka jest. Nie znalazłam. Może ktoś tu napisze w komentarzu. Jest dużo ekspertów tutaj na moim kanale na YouTubie, ekspertów od języka polskiego, więc może mi tutaj, kochani, wytłumaczycie, czy wiadomo, że nie zawsze możemy sobie zamiennie tutaj używać mój czy mojego, tak? Na przykład ja dam ci mój długopis, czy ja dam ci swój długopis. Tu akurat moim zdaniem pasuje jedno i drugie, ale wiadomo, nie zawsze możemy sobie tutaj tak zamieniać. Kolejne zdanie. Ich war mit meinem Hund spazieren. Byłam ze swoim psem na spacerze. Dla mnie to brzmi dobrze. Byłam ze swoim psem na spacerze. Tu też możemy powiedzieć, byłam z moim psem na spacerze. Kolejne. Ich habe schon meine Wohnung aufgeräumt. Posprzątałam już swoje mieszkanie. Lub posprzątałam już moje mieszkanie. Ale to posprzątałam już swoje mieszkanie też po polsku moim zdaniem jest ok. Więc kiedy chcemy powiedzieć takie właśnie swoje mieszkanie, dałam ci swój długopis, zgubiłam swój telefon komórkowy, ja idę ze swoim psem na spacer, to jeśli w zdaniu jest osoba ich, czyli ja, i potem właśnie chcemy powiedzieć to słowo swój, swojego i tak dalej, używamy tutaj mein, meinen, tu już są wiadomo różne końcówki w zależności, w jakim tutaj przypadku mówimy dane zdanie. Czyli popatrzcie się, patrząc na kartę gramatyczną, tu gdzie mamy zaimki dzierżawcze i mamy całkiem tutaj z boku ich, więc tu mamy mein, meine, wiadomo tutaj jest w mianowniku tylko, że wiadomo, że są różne końcówki, ale mamy mein, meine, które również może znaczyć swój, swojego, swojej, swojemu. Ale idziemy dalej. Popatrzcie się. Kolejne zdanie. Kannst du, tak? Kannst du mir deinen Becher geben? Czy możesz mi dać swój kubek? Tu po polsku raczej nie powiemy, czy możesz mi dać twój kubek. Albo i powiemy, jakoś tak lepiej brzmi, częściej byśmy powiedzieli, czy możesz mi dać swój kubek, czy możesz mi podać, też możemy to w taki sposób przetłumaczyć, czy możesz mi podać swój kubek. Deinen Becher. Hast du deine Hausaufgabe gemacht? Czy zrobiłeś swoje zadanie domowe? Nimm deine Jacke mit. Weź swoją kurtkę ze sobą. Tutaj dałam w nawiasie du, bo tutaj nie ma tego du, jakby fizycznie go nie ma, ale
to nim to jest tryb rozkazujący do osoby du, ty, weź swoją kurtkę ze sobą. Weź twoją kurtkę ze sobą, nie bez sensu, weź swoją kurtkę ze sobą. I kolejne, du solltest dein Zimmer aufräumen. Powinieneś posprzątać swój pokój. Czyli kiedy mówimy, znowu popatrzcie się na tabelę gramatyczną, do du, tak, mówimy, że ty coś tam, to potem ten twój kubek, twoje zadanie, przepraszam, czy możesz mi dać swój kubek, swoje zadanie domowe, swoją kurtkę, swój pokój, tu wszędzie będzie od słowa dein. Wiem, że dla niektórych to jest od razu jasne, ale wiem, że dla większości, może nie większości, w sumie tego nie wiem, ale dla wielu osób, naprawdę dla wielu osób, to nie jest takie jasne, jak tutaj to nasze słowo swój, swojego, swojej, swojemu przełożyć na język niemiecki. No właśnie w taki sposób. Idziemy dalej. Anna war mit ihrer Schwester im Kino. Anna była ze swoją siostrą w kinie. Tu nigdy w życiu nie możemy powiedzieć z jej, tak? Uczymy się, że i ja to z jej, ale tu na język polski będzie w takim zdaniu tylko i wyłącznie była ze swoją siostrą w kinie. Sie hat ihren Mantel mitgenommen. Ona wzięła swój płaszcz ze sobą. Meine Tochter geht mit ihrem Freund in die Disco. Moja córka idzie ze swoim chłopakiem lub przyjacielem na dyskotekę. I meine Nachbarin hat ihr Haus renoviert. Moja sąsiadka wyremontowała swój dom. Popatrzcie się. Anna, tak, to jest ona, to jest sie. Sie, no to wiadomo, sie. Meine Tochter, moja córka, to też jest kto? No, moja córka, czyli ona. Moja sąsiadka, to jest kto? To jest ona. Dlatego, hopla, tu na karcie gramatycznej, tu gdzie jest sie, kombinujemy z ja. Rozumiecie? Jak mówimy, mówiąc najprościej w sumie o kobiecie, tak? To kiedy tam będzie, że ona coś swojego dała, zrobiła i tak dalej, to będzie wszędzie i ja. Plus odpowiednia końcówka, wiadomo, w zależności w jakim przypadku mamy dane zdanie. Jaki dadidas rodzajnik ma ten rzeczownik. To już jest druga część tutaj związana z zaimkami dzierżawczymi. Druga część. Ale popatrzcie się. Mamy te same zdania, co wcześniej, tylko wszędzie zamieniłam na płeć męską. Czyli tam była Anna, tu jest Arthur war mit seiner Schwester im Kino. Czyli Arthur był ze swoją siostrą w kinie. Czyli tam była Anna, była po polsku też ze swoją siostrą, a tu mamy Arthur był ze swoją, to samo słowo na język polski, na język niemiecki, dwa różne słowa. Tam było ihra, tu musi być seina. Kolejne. Er hat seinen Mantel mitgenommen. On wziął swój płaszcz ze sobą. Kolejne. Mein Sohn geht mit seinem Freund in die Disco. Mój syn idzie ze swoim przyjacielem na dyskotekę. I mein Nachbar hat sein Haus renoviert. Czyli mój sąsiad wyremontował swój dom. Czyli na język polski, tak? Tak samo mówimy ze swoją siostrą, czy Anna, czy Arthur, czy sąsiad, czy sąsiadka wyremontował, tak, wyremontowali swój dom, czy moja córka, czy mój syn, moja córka poszła ze swoim przyjacielem, ale mój syn poszedł też ze swoim przyjacielem, ale na język niemiecki, kochani, jeśli mówimy jeszcze raz o kobiecie, czyli ona, czyli sie, używamy i ja, ale jeśli mówimy o mężczyźnie, czyli on, bo Arthur to jest on, mój syn to jest on, mój sąsiad, przepraszam, to jest on, używamy tutaj sein. Tylko i wyłącznie.
I kolejne. Tutaj, jeśli chodzi o nas, was, tutaj jest tak samo w przełożeniu na język polski. Nie wiem, my weźmiemy, nie wiem, my weźmiemy na przykład naszą książkę, wy weźmiecie waszą książkę. Tu jest tak samo, ale nie ma tutaj słów swój, swojego. Ale gdzie jeszcze jest? Mówiąc to w formie grzecznościowej, na przykład, haben Sie Ihren Ausweis dabei? Czy ma pani swój dowód przy sobie? Lub czy ma pan swój dowód przy sobie? Lub czy mają państwo, tak? Swój dowód przy sobie. Swój dowód. Albo haben Sie Ihrem Sohn ein Auto gekauft? Czy kupił pan swojemu synowi auto? Wollen Sie in Ihrem Zimmer schlafen? Czy chce pani lub czy chce pan w swoim pokoju spać? Haben Sie Ihren Koffer selbst gepackt? Czy pani spakowała walizkę sama? Czy pan spakował swoją walizkę sam? Czyli tutaj mamy wszędzie Sie, czyli forma grzecznościowa, czyli tu na dole Sie, więc kombinujemy z i ja. Zwróćcie uwagę, że w języku polskim pada forma grzecznościowa tylko na pan, jakby w tym zdaniu jest tylko raz zaakcentowana forma grzecznościowa. Czy pan ma swój dowód przy sobie? No bo swój to już tutaj, to nie jest forma grzecznościowa. W języku niemieckim ta forma grzecznościowa pada zarówno tutaj jako sie i zarówno tutaj jako ihren, ihrem. Tak? Czy i ja, w zależności tutaj wiemy, jaki przypadek, różne końcówki tutaj mogą być, ale jest ta forma też grzecznościowa jako i ja. Kochani, tak się trochę też zamyśliłam, powiem szczerze, bo ja z osobami, z którymi tutaj mam zajęcia indywidualne, naprawdę ten temat wałkujemy dosyć długo, bo wiem, że to nie jest takie proste, żeby to zrozumieć. Tutaj naprawdę, kochani, mam nadzieję, że dla was jest to troszeczkę w tym momencie jaśniejsze. Obejrzyjcie sobie tą lekcję, jeśli potrzebujecie jeszcze raz, jeśli macie taką potrzebę nawet 10 razy i przede wszystkim zwróćcie teraz uwagę, kiedy wy mówicie, jak to mówicie, albo najlepiej w ramach tutaj jakiegoś takiego treningu czy ćwiczenia, poszukajcie sobie różnego rodzaju po prostu teksty, czy zróbcie z jakiejś książki gramatycznej, lub jest mnóstwo dostępnych tutaj zadań gramatycznych po prostu w internecie o zaimkach dzierżawczych. Spróbujcie sobie jeszcze tutaj zrobić dodatkowe zadania i sprawdźcie, czy to się sprawdzi z tą teorią, którą Wam tutaj przekazałam. A gwarantuję Wam, że się sprawdzi. A wszystkie osoby początkujące zapraszam do obejrzenia pierwszej części, do obejrzenia trzech lekcji z kursu języka niemieckiego dla osób początkujących. Linki do tych lekcji, kochani, znajdziecie tutaj na dole w opisie. Do zobaczenia!